Hej wszystkim, z tej strony Pakul i zapraszam na kolejny odcinek z FTL-a. Ja przypominam, lecimy krążownikiem kryształów. Tak, wreszcie. Typu A i mamy do wyboru terytorium Zoltam i terytorium Głazów. I teraz się tak zastanawiam, na co będzie lepszy terytorium Głazów. Może uda się zrobić osiągnięcie, zniszczyć 10 statków Głazów. Zobaczymy. No dobra, i zaczniemy sobie DSS-a w tym wypadku. Kurczę, mamy tylko 4 paliwa, trochę mało. Dobra, pomóżmy im tu, 2 paliwa dostaniemy. Mamy kolejne SOS. Okej, będziemy mogli tam ewentualnie jeszcze wrócić, za czym tam dalej polecimy. Ale nie chciałbym też przeginać. Poszukaj statku nadającego SOS. Odkrywamy wrak statku pokrytego czymś w rodzaju lodu lub kryształu. No dobra. Możemy wziąć kapsułę. Ale czy warto brać kapsułę na statek kryształów, skoro go już mamy? Nie, bierzemy broń dywersyjną. Tak, mamy broń dywersyjną? Mamy. W sumie można byłoby to załadować, za czym Hydra się załaduje. No dobra, widzę, że na razie to my zbieramy wszystko po kolei. No okej. No i tutaj mamy taką sytuację, gdzie moglibyśmy zacząć od zniszczenia tarcz tak naprawdę. Myślę, że załadujemy sobie od razu silnik drugi, żeby nie było problemu. No i teraz myślę, że nam pomogą co nieco, nam pomogą asteroidy. Okej, 4118, kurczę. Nie, dobra, myślę, że w tym sektorze to już nie. Teraz nie wiem, czy my ich zniszczyliśmy, czy asteroida, tak naprawdę. Ale fakt faktem, mamy 4 paliwa, więc tragedii nie ma. Dobra, wykonajmy sobie skok gdzieś niedaleko, myślę na przykład tutaj. Mamy 3 paliwa. O kurczę, dalej, kolejna mgłowica, asteroid i mamy jeszcze intruza na pokładzie. Okej, walnijmy sobie blokadę od razu. I spróbujmy go co nieco poddusić. Mam nadzieję, że nie zniszczy od razu nam naszych drzwi, bo jak nam zniszczy drzwi, to potem będziemy mieli znowu problem z naprawą. Okej, widzę, że jednak postanowił zmienić target i odpuścić naszym drzwiom. Okej. Ogłuszające hakowanie nam chcą dać. Przyjmujemy, panie kolego. Ogłuszające hakowanie jak najbardziej. Dobra, to sobie wyłączymy, to sobie załączymy. Ty, panie intruz, a ty nie chcesz pan czasem se stamtąd iść? Okej, załączymy sobie tutaj w takim razie. Nie, no to sobie zostawimy. Dobra, wyłączymy tlen, załączymy sobie leczenie. On tu się co nieco poddusi. A my możemy sobie teraz zamknąć statek. Przestać wykonywać uniki, załączyć tlen. Okej, wyłączyć leczenie, załączyć silniki. No powiem szczerze, takie bonusy, jakie dostaję z tych statków głazów, to po prostu aż jestem w szoku. Takie rzeczy się normalnie nie zdarzają. Kurczę, tylko cały czas mnie martwi poziom naszego paliwa. Ha. No, jest tego trochę. Jest naprawdę tego trochę i bardzo się z tego powodu cieszę. Dobra, zróbmy na początku na pewno tak. Silniki do czwórki, tu z 2 energii do silników. 2 energii po prostu, nie, 1 energii po prostu. I myślę, że hakera też sobie rozwiniemy tak na wszelki wypadek. I myślę, że to będzie rozsądne. Będziemy ładować baterię, wypuszczać hakera i jakoś sobie damy radę może. Kurczę, tu, czy może tu? Dobra, polećmy tu do SS-a do góry. Potem będziemy walczyć z rebelią. Dobra, skontaktuj się i spytaj, co się stało.
Kapitan Ślimaku wyjaśnia ci, że jego załoga ulepszyła reaktor statku głazu. Drugi kapitan wyjaśnia, że ościsłe dranie spartoliły robotę i za żadne skarby nie chcą zapłacić umówionej ceny. Okej, okay. Możemy zażądać, żeby zapłacił zgodnie z umową. Tak. Odłamki tego rozerwanego... Statkiem głazu wstrząsa olbrzymia eksplozja. Odłamki tego rozerwanego statku na strzępy kadłuba lecą w twoją stronę. Jednak ślimaki nie wykonały rzetelnie swojej pracy i reaktor wybuchł. Sprawcy uciekają w nadprzestrzeń, by uniknąć konsekwencji swojego błędu. No, to niestety po złej stronie stanęliśmy. Jak to w FTL-u zawsze bywa, nigdy nie ufaj ślimakom ani modliszkom. Dobra, naprawmy tą baterię, bo będziemy jej niestety, będziemy jej potrzebować po prostu. Kurczę, to jest sklep. A i tak nie mamy kosmicznego złomu, więc lecimy od razu do SOS-a. Może dostaniemy bonus. Dobra, spróbujmy uwolnić z pułapki. Udało się uwolnić z pułapki. Nie mamy co prawda wiązki, ale tą wiązkę mogę sobie tutaj tak na wszelki wypadek postawić. Dobra, spróbujmy tutaj. Jak nam się skończy paliwo, to będziemy uciekać i będziemy kombinować. No i mamy kolejny statek głazów, tym razem pirata. Zastanawiam się, czy by mu nie puścić drona. Mamy 23 rakiety, to jest wow, dużo i jeszcze trochę. No dobra, w każdym razie tak, strzelać to oni już do nas nie postrzelają. A my do nich owszem. Nie tylko my, bo asteroidy też do nich postrzelają, też się porozbijają o nich. Okej, okay. Wyeliminowaliśmy kolejny statek głazów i mamy 1128, czyli mamy trochę paliwa, mamy sklep. Dobra, myślę, że sobie podskoczymy do takiego tamtego sklepu, nawet jak tu nic nie będzie, to... Okej. Okay. W pobliżu dryfuje wrak stawiacza min głazów. Za nim w przestrzeni unosi się uzbrojona mina dron, który wwiera się w kadłub i eksploduje. Wtem robot zauważa twój statek, namierza go i rusza w twoją stronę. Spróbuj wykonać nie. Twój statek ma mały problem skrętu. Robot wgryza się w poszycie. Słyszy przeraźliwy chrobot wierconego metalu. Wyślij kogoś, żeby to rozbroił. Ha! Twój załogon zakłada skafander i wychodzi przez śluzę na spacer. Przestrzeni kosmicznej. Jednak po zdjęciu pokrywy robota nie wie, który kabelek przeciąć. 3, 2, 1, czerwony czy niebieski? Czerwony! Otwierasz oczy i nadal żyjesz. Udało się. 42. Wow. Nigdy nie pamiętam, który jest właściwy do rozbrojenia. No i dobra. Docieramy do sklepu na oparach. Kupujemy maksymalną ilość napędu FTL. Możemy kupić wysięgnik naprawczy, kolektor dronu, pikę, laser antystruktury, bomba blokująca kryształów. Chcę ją kupić, nigdy jej nie miałem. Co chcę sprzedać? Hermesa na pewno nie będziemy używać. Broni dywersyjnej też na pewno nie będziemy używać, to sobie mogę założyć. Czy hydrę będziemy używać? 23 rakiety? Nie, myślę, że hydry raczej też nie, chociaż hydra byłaby dobra w połączeniu z tymi, bo by się przebijałaby się przez osłony. Dobra, myślę, że na razie zostawimy w tej konfiguracji to, co my tu mamy dalej w sklepie. Sięgnik naprawczy, naprawialibyśmy się jeszcze przy okazji. Czy chcemy wysięgnik naprawczy? Dobra, wezmę go. Chciałem jeszcze kupić jednego załoganta, ale musiałbym sprzedać któreś z tych rzeczy. Więc myślę, że na razie sobie to odpuszczę w tym wypadku. No dobra, ale możemy sobie zrobić ulepszenie w takim razie dla naszego
dla naszego statku i to jest ta teleportowana bomba, przebija osłony, wymaga pocisku. I to jest ta bomba, z tego co mi się wydaje, która blokuje samoczynnie teleportujący się ładunek, który nie zadaje obrażeń, za to tworzy mur odcinający dostęp do przedziału. Działa również na własnym statku, czyli mogę zwalić w siebie, że tak powiem. No dobra, zwiedźmy w takim razie jeszcze te boje nawigacyjne. Nie wiem też, jak szybko to się ładują i nie za szybko. Dobra, zaatakujmy statek piratów w takim razie. Bym na przykład odciął, myślę, tarczę. No dobra, no i teraz co? I tarcz nie są w stanie naprawić tak naprawdę. Próbują się dostać do tarczy, ale im to nie wychodzi. Chcą nam dać 3 paliwa, 1,16. 3 paliwa trochę mało. No, w każdym razie widzę, że będą mieli problem z nami dość spory. No i 2 paliwa, co prawda trochę mniej, ale trochę więcej kryształów. Dobra, no i widzę, że tutaj już nie poszalejemy, ponieważ niestety nas dogoniła rebelia, ale myślę, że możemy sobie polecieć do wyjścia i zobaczymy, jak będzie wyglądać teraz walka z naszymi przeciwnikami. Okej, tu się teleportował jeden. No niestety nie zdążę teraz wystrzelić, żeby go zablokować. Ale dobra, spróbujemy zrobić pierwszy raz użycie tak naprawdę drona bojowego. Myślę, że chłopaki mogliby spróbować z nim co nieco powalczyć. Niech się naładuje, nie chcę, żeby... Okej. Rakietę dostałem, ale myślę, że zaatakujemy z pełną mocą. No i zobaczymy, co zrobi. Okej, wracajcie na miejsca. John Rehab w sumie może iść się trochę wyleczyć. No, widzę, że ten praktycznie już się przebił, ale no niestety musiał zaprzestać przebijania się. Iść tu Johnny z nim powalcz trochę. Bo z tego natomiast względu, że no nie wyszło. Okej, tutaj niestety nie jesteśmy w stanie teraz... chociaż może jesteśmy w stanie zasilić. Dobra, wyłącz to. Wyłącz te tarcze, abym te tarcze teraz rozwalił do końca. No właśnie, o to chodziło. I bym poprawił jeszcze tym. A tu bym się szedł po prostu uleczyć. No teraz będą nas trafiać. Ale przynajmniej za czym się dostaną tutaj, to będą mieli problem, żeby... no żeby wykonać jakiś manewr tak naprawdę. Myślę, że sobie zrobimy zasilanie i dodamy sobie do uników. Dobra, myślę, że teraz już tej bomby blokującej nie ma sensu strzelać. No, oni już tarcz widzę, że nie mają szans naprawić, bo raczej się poduszą z tego co widzę. No, setup jest dobry z tymi broniami blokującymi. No i co, terytorium Engi, terytorium Głazów. Lecimy dalej na terytorium Głazów. Pasowałoby trochę rozwinąć reaktor, przynajmniej o jeden. Hakera też nie będziemy za każdym razem używać, tylko w tych nieco trudniejszych walkach, tak myślę przynajmniej. Cały czas zapominam, że mamy naprawianie kadłuba. No i dobra, i tu mamy ewidentnie trudniejszą walkę. No i oberwaliśmy, ale widzę, że niestety żaden z, że tak jakby to nazwać,
3 do 25. Żaden z odłamków nie poleciał w ich stronę. Nie podoba mi się to trochę. O, ale... Po kolei sobie zniszczymy układy. Myślę, że to już jest po nich. Jak nie chcą kapitulacji, to jest koniec z nimi. Myśliwiec głazów padł. Lećmy zatem dalej. O kurczę, znowu tylko 4 paliwa. Bo muszę zacząć bardziej na paliwo uważać. Statek w stanie nienaruszonym. Zaoferujmy pomoc. Nie mam odpowiedniego wyposażenia, by wziąć udział w tajnej misji. To spaduwa. Nie wiem, nie wiem co trzeba mieć do tej misji. Okej, dostajemy drona obronnego typ pierwszy i sobie go myślę od razu podmienimy, bo on jest o tyle fajny, że zawsze będę miał jakąś ochronę przed rakietami. Widzę, że mam strasznie mocną ochronę tak naprawdę. A z atakiem trochę gorzej. W sumie może bym coś tam chciałem rozwinąć, pamiętam. Wiązkę antystrukturalną, no to byłoby nierozsądne. Ewentualnie to. Krocie, żeby nie zdążyli przejść. A to znowu obsłona. Myślę, że na razie... Dobra, myślę, że na razie zrobię sobie taki trik i spróbuję... zobaczyć, czy to połączenie w ogóle ma sens. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Chodzi mi mianowicie o kryształy i chodzi mi o wiązkę antystrukturalną. Dobra, spróbujmy się tutaj przebić. Kurczę, ma tutaj podwójną tarczę. No dobra, zobaczmy w ogóle, jak to wyjdzie. Okej. Tarcza została uszkodzona. Teraz możemy wiązką antystrukturalną przywalić. Muszę też o tym pamiętać, że wiązka antystrukturalna tak naprawdę nie za każdym razem jest, że tak powiem, nie za każdym razem musi atakować pomieszczeń bez modułów, bo przecież nawet jak zaatakuję pomieszczenia z modułami, to tylko będę miał obrażenia zmniejszone o połowę. A ja wiem, że tutaj obrażenia zmniejszone o połowę to jest tak naprawdę dużo, ale na aktualne nasze potrzeby wydaje mi się, że to też jest dobra technika. Więc możemy sobie ją przez jakiś czas stosować, tak myślę przynajmniej. Dobra, myślę, że przed kolejnym wybuchem wykonamy sobie skok i tu mamy sklep i to mnie cieszy, ale zacznę do sklepu. Jeszcze pozwiedzamy parę kolejnych miejsc. Okej, chcą nam niewolnika sprzedać, nie chcę niewolnika. Spróbujemy załatwić przeciwnika. Znaczy nie chcę niewolnika, chcę, ale za darmo chcę. Nie ma takiego bicia. Okej, i tutaj widzę, że wygląda sytuacja następująco. Sobie mogłem włączyć drona obronnego, ale chyba jednak nie potrzebuję go na razie. Mamy co prawda 17 dronów. Kurczę, silnik znowu oberwał. Dobra, i teraz tak. Ty strzelasz dwa razy, to lecisz tu. Ty strzelasz następny, to lecisz tu. I wiązka antystrukturalna... nieskuteczna. Ona się nie przebije chyba niestety. No dobra. Kurczę, nie wiem czemu tutaj trafiłem. Coś chyba źle obliczyłem. Dobra, zniszcz tarczę i teraz przelecimy przez te 4 struktury. No i chcą nam podarować naszego kolegę. No dobra, przyjmijmy ich propozycję w takim razie, bo przyda nam się i dodatkowa osoba na statku. A kimże jest nasz nowy bohater? Bjorn. Nie, to nie Bjorn, to Nanek. Nanek. Cześć, Nanek. Witamy na pokładzie. Czym się zajmiesz? Może drzwi będziesz obsługiwał? Albo czujniki? Nie, drzwi myślę lepiej. Drzwi się nam przydadzą. Osłona drzwi nam się jak najbardziej przyda. Myślę, że zrobimy jeszcze ze 2 upgrade'y, żeby nie mieć już problemów z tym i z tym, w sensie z tlenem i...
Raz, dwa. Dobra, dwa skoki do sklepu. Myślę, że jeszcze zdążę. Nie chciałbym mieć problemu z tlenem i z hakerem. Dobra. Czyli przynęta, chcieli nas oszukać. Standardowa sytuacja. Dobra, tutaj sobie trochę poszczelamy w takim razie do niego. Tutaj nasz kolega Kenijczyk, tylko poczekasz, trochę uszkodzi drzwi. Wzmocnimy się troszeczkę. I laserkiem antystrukturalnym myślę, że sobie tutaj tak. Cztery, nie pamiętam, czy da się. Da się cztery pomieszczenia, ależ pięknie. 2,120. Mało. 1,136. No w każdym razie będziemy mogli na spokojnie dolecieć do sklepu. Pytanie, czy nasz wróg przebije to te drzwi w końcu? W sumie to go możemy nawet wpuścić, jak tak bardzo chce. O, dobra, nie udało mu się. Misklik. No dobra, a nam, mam nadzieję, uda się dolecieć do sklepu. Wow, najemnicy. W sumie możemy zapłacić im, żeby opóźnili postępy rebeliantów. Zróbmy to. Flota opóźniona o dwa skoki i lecimy do sklepu. Co prawda nie mamy paliwa i mamy trochę mało złomu. Ale co możemy kupić ciekawego? Maskowanie. Maskowanie niestety to nie teraz. Teleporter załogi. Kontrola umysłu. Miotacz jonowy typ drugi. Świetna zabawka. Naprawdę gorąco polecam. Impuls naprawczy. Tego drona sobie odpuścimy, myślę. Na razie przynajmniej. Dobra, no chyba nie będziemy tutaj za bardzo szaleć w tym sklepie. Też tak mi się wydaje, że za bardzo nie ma co. Znaczy nic, co by mnie tak naprawdę jakoś super świetnie interesowało. Ale mamy opóźnioną flotę, to cztery planety może zwiedzimy. Akurat mamy cztery napędy. Mamy intruzów na pokładzie. I teraz pytanie, gdzie? Tutaj ich mamy. Kurczę. Ja bym to chciał rozegrać jakoś tak sprytnie. O nie, błąd popełniłem. Bo oni mi się teraz tutaj rozejdą. Strasznie mi się tu rozejdą. Nie podoba mi się to. I oni będą mi się próbować tutaj dostać do różnych tych. Ja ich tutaj zajmę na chwilę, okej. I oni będą mi się tutaj próbowali dostać do różnych pomieszczeń. A ja nie bardzo bym chciał, żeby oni tam wleźli. Tak naprawdę. Teraz pozamykamy to. Ta część statku jest tutaj. Szczerze powiedziawszy, trochę wyłączona. Nie chcę, żeby się jeszcze przebili. Dobra, i teraz myślę, walniemy blokadę, żeby ich trochę dłużej utrzymać. Kurczę, nie włączyłem tego działka. Szkoda trochę, ale możemy spróbować strzelić do nich, bo oni mają dość dużo życia. To powinno mi się udać wykonać taki manewr. Teraz to wyłączyć, to załączyć. Blokada się powinna skończyć. To jeszcze zdążę, myślę, strzelić z działka antystrukturalnego i przeciąć te wszystkie pomieszczenia. Okej. Okej, i teraz pytanie, czy uda się naładować. Zastanawiam się w ogóle, czy. Nie chcę, żeby działko antystrukturalne mi strzeliło. Czy uda, to tym mogę strzelić, zniszczyć im broń do końca. Żeby ich zablokować. Tu jest ich czterech, przynajmniej powinno ich tu być czterech. Ja się boję, że jak go tutaj zblokuję, to będzie trochę słabo. Więc ja sobie tutaj. Nie tak zrobimy. Zamknę to wszystko. 4,122. Za mało, panowie. Chodźcie tu wszyscy. Kurczę, ich tu jest tylko trzech? Jeden padł? No tu trójkę to ja tutaj.
trójkę to ja tutaj wykończę bez większego problemu. Chciałem tego achievementa tak naprawdę zrobić. Tego achievementa, że czwórka się teleportuje i robimy pogrom. Nie, dobra, już przestań strzelać. Przestań. No, ale wydaje mi się, że coś skopałem. On chyba się tu udusił, jak szedł tutaj w prawo, bo ja go tutaj przepuściłem, bo zszedłem niestety z drzwi. No i to był mój problem, bo nie odnotowałem tego faktu, ale teraz przez to, że popełniłem błąd, ulepszę sobie nieco drzwi. Teraz te grodzie już nie będą takie łatwe do przejścia. I to powinno dać radę, tak mi się wydaje, na przyszłość. Będę w stanie to powtórzyć z tym, z bombą teleportującą, która blokuje, więc wydaje mi się, że powinno być ok. Sklep. Mamy sklep tutaj i nie mamy nie mamy kosmicznego złomu na sklep, ale mamy konkretnych przeciwników. Dobra, to sobie odpuścimy, to sobie załączymy. Wiecie co? Myślę, że to jest dobry moment, żeby drona obronnego przed rakietami tymi wielkimi załączyć. Tym to się nie przejmuję, ale z tej rakiety za 3 czy tam za 4 nie chciałbym, bardzo bym nie chciał oberwać. No i zobaczymy, jak teraz się wiązka antystrukturalna spisze. A teraz chyba w ogóle nie przejdzie. No tak. Wiązka antystrukturalna, żeby w ogóle zadziałać, musi mieć niestety, ale czyste wejście. W sensie nie może mieć tarczy nawet pierwszego poziomu. No więc to jest... To jest wada, można byłoby powiedzieć, dla tej wiązki. Ale teraz no to ja już... po nich. Chociaż nie, przetrwali. Twardziele, prawdziwi twardziele. Nieskuteczny strzał, no niestety. Dwóch kolejnych nie dali rady. 2-1-46. To może rzeczywiście odwiedzimy ten sklep jeszcze? Może coś fajnego jeszcze po drodze znajdziemy? Okej, nie mają rakiet, to jest plus. A skoro nie mają rakiet, to nie musimy wzywać drona do pomocy. Ale spróbujemy im się pierwsze co... Okej, poleciał odłamek w ich stronę. Ale nie trafił niestety. Kurczę, to jest jeszcze tak, że jak już ten odłamek poleci, to dobrze by było, żeby trafił też w ich statek. I to już nie jest takie proste. Więc, no niestety. Ale dobrze, że w ogóle wylatują 1 na 10. Okej, okay, się leczymy, bo mamy automatycznie kolektor broni, znaczy wysięgnik naprawczy. Więc to jest dobra wiadomość. Myślę, że sobie zdążymy jeszcze chyba ten sklep odwiedzić dalej. Okej, okay, mamy tutaj pole bitwy. Przeszukajmy pole bitwy. Okej, okay, mamy 4... 4 paliwa dostaliśmy jeszcze. Myślę, żeby tutaj kupić paliwo będzie taniej. Maskowania nie dam rady. Sprzedać coś, ten wysięgnik naprawczy. Teraz w sumie już nie będą nas jakoś chyba gnębić. Super. Jakbym w sumie sprzedał to i to. Kurczę, ale ten laser będzie fajny. Fajny, w sensie no przydatny. W późniejszych sektorach, tak myślę przynajmniej. Hydra niekoniecznie, raczej to będzie bardziej przydatne. No dobra, kupmy w takim razie to. Zróbmy w takim razie... Oj, braknie, żeby zrobić to ulepszenie. Braknie 4. Okej, co by tu wykombinować? Tego też nie ulepszę 2 razy niestety. Ale to mogę ulepszyć. Dobra, zróbmy to. Zasilania nie muszę. Chyba, żeby drzwi ulepszyć jeszcze bardziej. Nie, dobra, ulepszymy sobie kamery.
i stoczmy pojedynek z rebelią. Ale w następnej kolejności muszę ulepszyć tarczę w końcu. Okej, okay, dwójka się tu teleportowała, bardzo fajnie. Weszli nam na baterię, to już mniej fajnie. No dobra, zaczynamy. Oni to się przebiją, to mamy trochę czasu. Okej, okay, teraz tak, jakby to rozsądnie zrobić? Myślę, że rozsądnie byłoby mimo wszystko włączyć tego drona. Dobra, i zobaczymy, jak wygląda przebijanie się przez potrójny pancerz. No, powiem kiepsko, kiepsko, bardzo kiepsko, szczerze powiedziawszy. Da się taką wiązką w ten sposób przebić, ale nie wygląda to dobrze. Powiedziałbym nawet, że wygląda to trochę źle. Okej, okay. Tutaj widzę, chłopaki się zaczynają nam dobierać niestety, ale do kolegi, który obsługuje działka. Okej, okay. No i skończył nam się niestety dron, więc muszę go zasilić w ten sposób. Dron musi być, widzę, zasilony na tą walkę. Dobra, widzę, że to mnie nie przebije. Bardziej się obawiam o to, że... Okej. Okay. Chodźcie, chłopaki, tutaj się wyleczyć troszeczkę. Że rakieta mnie dopadnie, ale myślę, że może tak, nie, tak, tak źle nie będzie. Okej, okay, no i teraz możemy zrobić wiązką antystrukturalną przeciąć, tylko minus jest taki, że to mi nic nie da, a mianowicie z tego powodu mi to nic nie da, że wiązka strukturalna działa na miejsca bez układów, a tutaj na tym statku, na tych statkach pościgowych we floty, każdy pokój jest jakimś układem, a skoro układem w sensie, no miejscem, w którym po prostu to działa jakiś system, a skoro działają tam jakieś systemy, nie mogę po prostu normalnie sobie strzelić związki tak, żeby zadać podwójne obrażenia, no i to jest problem. No ale dobra, myślę, że jak na ten odcinek, to bardzo serdecznie wam podziękuję. Zapraszam na następny. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.